Hej, witam wszystkich. Kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic. Oho, słyszałem gnoma. W tym odcinku przejdziemy do... Jak to się nazywa? Do dormitorium Slytherinu. No. Sądzę, że dwa fasolki dają, a to jakoś uaktywni to. Czy? Aha, to jeszcze flipendo trzeba. No. Tak jak sądziłem. Naprawdę, żeby dostać się do ich dormitorium, ja nie wiem, że każdy musi takie coś przejść. Dziwne to dość. I to się zamyka. Dziwne, widzicie? Trzeba przejść to, żeby... użyć flipendo. No trochę to jest denerwujące. Uważam, że tak w sumie nie powinno być. Co z tamtym? A, niech sobie leży. Będziemy się nim zajmować. Kiedy indziej. Nie no, kiedy indziej to nie. Ojej. Mnie wszystko boli. Wow, wow, wow. Kolejne. Bardzo fajnie to wygląda. Takie przesuwane, no. Ohoho, i teraz będzie taki moment, którego nie lubię. Patrzcie, jaki tu niedobry. Moc tam niszczy. Baw się dobrze, Goyle. Baw się dobrze, Goyle. Haha, jak w odpowiednim czasie weźmiemy ten zapis, powtórzy to dwa razy. Aha, i no i... Właśnie nie wiem. Aha, to też taki bug czy coś, że nie trafił chyba w tego, ale to powinno... Raz mi się chyba zdarzyło, że dwóch nie trafił czy coś. I w ogóle nie musiałem nawet robić tego, co zaraz robię. O, nie, nie o to chodzi, co teraz robię. O. 1-8. No, no, no. Tutaj, raz. Żeby zdobyć... otworzyć tamten kufer, nie powiem, co zdobyć. Może zdobyć fasolki. Hits. Wolałbym tutaj nie zginąć. Naprawdę, no nie raz mi się zdarzało. Uważaj, Goyle. Czy Harry. Harry Goyle. No. Tylko, że zapisu nigdzie nie ma. Sprawdzimy. No, no, no. Ło, jest. To się udało. No raczej tu już nie powinienem nigdzie zginąć. Czyli niemożliwe. Tutaj musimy użyć Lumosa, ale to... zamiast schodzić tam... aha, nie da się. To i tak byśmy musieli użyć tego Lumosa. I tak, tutaj spada. Ektoplazma. Więc spokojnie możemy tu zejść. Nie zabijemy się. Wejdź na to. I przyklejone zostało. Widzicie, na dwóch działa. Dziwne, bo na jednej... no. Na jednej też działa. Jak zostawimy. Albo nie zostawimy. Ale ja raczej nie będę wracał już. Go, 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 dalej. Oho. Tu też nie możemy tu zginąć, bo będziemy musieli powtarzać wszystko od tego mostu. To strasznie, no, denerwujące to jest. A tu jest, no, w tym momencie jest dużo takich okresów, gdzie możemy spaść. Tak, tutaj oczywiście otwieram przejście, ale to nie tylko to. Bo również, jeśli się pośpieszymy.
Jezu, to się rusza. Możemy tam jedno. No, 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 no. Jedno. To nie tylko to. No i nic, no właśnie, posolki zwykłe. Jak ktoś nie chce ryzykować, to nie musi tutaj nawet wchodzić, bo to się nie opłaca. No, opłaca się. Nie no. No zależy, no. Jak komuś brakuje fasolek, no to się opłaca, jak nie, to nie. Choć raczej w tej grze nie... Nie brakuje fasolek. No chyba, że ktoś w ogóle nie zbierał. No. I przegrywał w tym... jak to się nazywa? Pucharze domów. Ale tutaj trzeba wejść. Brązowa karta. Gdybym jej nie wziął, by trzeba było ponad 200 fasolek dać. A to jest już jednak dużo. Teraz, żeby tu nie zginąć. No, 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 jeszcze, już, tak. Nie ma już żadnych tych chochlików? Nie ma. Hop. 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 Aha, nie, chyba nie. A, można przejść. Nie, nie można, widzicie? Jest niby... ukazane to przejście, ale i tak nie można przejść bez Lumos. Tak jak sądziłem. Więc trzeba się śpieszyć, dopóki ten... O, nasza różdżka tam daje to światło. Możemy przejść. I mamy tutaj dormitorium. Dosyć ogromne. Tu gdzieś było przejście, chyba tu. Tak. Dokładnie tu. Tutaj oczywiście... O Jezus, pająki mają tu. Oczywiście tu nic ciekawego nie ma. Moglibyśmy normalnie przejść. Tylko tutaj chyba w bibliotece wyjdziemy. No tak. A tu w bibliotece jest karta. To będziemy mieli chyba żabkę. No pewnie. No. My musimy wejść. Tutaj. I pyk. Mamy kartę brązową kolejną. Na tamtych drugich nic nie ma. Jeśli pogadamy, to nie będą mówić tych jakby do Goyla. O, widzicie. Myśli zgoni. Tutaj chyba pająki. O. O, krwawy baron. Tu już nam nic nie zrobi. Tutaj będzie Malfo, ale jeszcze tam nie pójdziemy. Mamy tu parę spraw do załatwienia. Jeszcze nawet jedną kartę, czy dwie. Nie wiem jak tutaj. 6 na 8, no widzicie, będzie 8 na 8. Jest i srebrna. I tutaj będzie. Ile się nie mylę. Karta koloru... koralowego. Nie, będzie chyba brązowa. O, widzicie jak woda wyschła? No. Już myślałem, że się zablokowałem. Mamy 7. 7 na 8. Tak. I mamy brązową kartę. Trzecią już tutaj. O, hej. Wybacz, Goyle. Jakoś cię nie zauważyłam. No, trudno nie zauważyć. No i dlatego trzeba tu pamiętać, bo... Czekajcie, to będę wbiegł w prawo. Tutaj będzie taki moment. Ale nie zdradzę. Się przekonacie sami. Pyk, tutaj śluz. Tu idzie była kora, tak, kora. A, to ty, Goyle. Jakoś nieswojo dzisiaj wyglądasz. Wesołych świąt, Goyle. Pewnie później połamiesz wszystkim prezenty. Pewnie.
Puchar Domów należy się prawnie Slytherinowi. Gryffindor tym razem go nie ukradnie. Mhm, tak. Tutaj jeśli przejdziemy... Chcesz, żebyśmy zawołały tak, bo to jest Snape'a, dziewczyn, ale... Chyba nie jakoś... chcesz, żebyśmy zawołały... Nie wiem, raz mi się Snape'a, udało tędy przejść i nic nie powiedziały. Chyba nie chcesz, aż to dziwne było. Tylko że tam na górze nic nie ma. Ale... to było dziwne. I tu będziemy mieli. Jesteś Goyle. Jesteś Goyle. Chodź za mną. Aha, nie idę za tobą. Nie no, idę za tobą. Wiesz Goyle, Dumbledore chyba próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Jeśli szybko nie powstrzyma ataków, to go wyleją. Święty Potter też nie ma instynktu porządnego czarodzieja. Ludzie myślą, że to on jest dziedzicem Slytherina. Chciałbym wiedzieć, kto to jest. Mógłbym mu pomóc. Musisz chyba wiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz, że ktoś nie powiedział, że pojęcia. Nie wie. Goyle, ile razy mam ci powtarzać? Ale jedno wiem. Kiedy komnata tajemnic została otwarta ostatnim razem, zginęła jakaś szlama. Może Granger? Się, że teraz o, oby to była Granger. Później też jakaś zginie. Oby to była Granger. Wiesz, Draco, chyba powinienem... No, do lekarza chyba. Dokąd? Do szpitala. Do szpitala najlepiej. Tak, właśnie, do szpitala. Brzuch mnie rozbolał i muszę coś na to wziąć. No to idź. Nie chcę, żebyś tu stał cały wieczór. Tak, i to samo powie, jak wejdziemy w niego. Znaczy, no to idź. Nie chcę, ale jeszcze tam nie idziemy, musimy się wrócić. Gdzie Draco i Krabi? Krabi? Krabi. Taki Pokémon. Pyk. Tutaj. I tu. I mamy 8 na 8. I tutaj tylko fasolki, no nic szczególnego. Ale możemy tu skoczyć. Gdzie krab? Zawsze jest. Ten mówi krab, tamten krabi. Więc co? Zaczynamy, panowie. I panie. Pajnie. O. Co się stało? Lepiej trzymać się z daleka od ślizgonów i wymknąć. Ta, tu będzie zapis. Jeśli mnie zauważył, kto wie, co może się zdarzyć. Może wam pokażę, co się stanie, jak nas złapią. Shit. Coś tu no. Nie gra. Panie profesorze! Hej, wracaj tutaj. Harry Potter? Uda nam się. Nie mógłby tu wejść. Coś tu no i ty wystarczy tu i dobiec. Panie... Coś tu nie gra, panie profesorze? Wrócili z Ferii wiadomość, że prawie bezgłowy Nick został spetryfikowany, rozniosła się po szkole niczym czarna chmura. Myśleli, czarny chlepi, czarna kawa. Można spetryfikować nawet ducha. Nikt nie jest bezpieczny. Wyłącz się. Roczni chodzili po szkole w zbitych grupkach, bojąc się, że samotna wyprawa może grozić atakiem. Rozwinął się handel talizmanami, amuletami i innymi środkami ochrony. Tymczasem Harry odkrył, że Draco Malfoy nie jest dziedzicem Slytherina. Fajny głos ma ten narrator. Ale jeśli to nie Draco i nie Harry, doktor. To kto? Doktor. O, czary. Abrakadabra, to czary i magia. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami. Znowu z nim? Dokładnie. Będzie cudownie. Profesor Lockhart nauczy nas Spongify. No wreszcie. Jakie pożyteczne zaklęcie. Ale to już wszystko i jeszcze więcej w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic. Do usłyszenia. Cześć!